Cześć, kanał 365 dni o piłce. Jesteśmy po ostatnim sobotnim starciu w 19 serii gier PKO BP Ekstraklasy. Raków Częstochowa gromi Jagiellonię Białystok aż 5-0. No tak trzeba powiedzieć o tym wyniku, chociaż pierwsza połowa jeszcze tego nie zapowiadała. Przejdę szybciutko przez cały mecz, bo sytuacji było sporo, no samych bramek było aż 5 i nie będę oczywiście wszystkich opisywał, bo kto oglądał mecz, ten mniej więcej wie, jak się one potoczyły. Chcę tylko powiedzieć o pewnych faktach, których może nie dało się dostrzec gołym okiem. Natomiast jest też na pewno kilka historii, nad którymi warto się pochylić. Pierwsza połowa była raczej pod znakiem zapytania, to znaczy Raków dominował, Raków pokazywał swoją wyższą klasę na boisku, ale nie potrafił tego przekuć w postaci wyniku, to znaczy brakowało gdzieś tam skuteczności i Jagiellonia, która była dobrze przygotowana przez trenera Ireneusza Momrota, szukała swoich szans kontry. Imponował m.in. Bida i Czernych, obaj zmienieni jeszcze w pierwszej połowie Bida, w drugiej połowie Czernych, którzy gdzieś tam powoli nam gaśli. Natomiast Mamrot miał jasny plan na ten mecz, czyli kontrować rywala, grać przede wszystkim szczelnie w obronie, bo aż 5 zawodników w tym bloku obronnym, to tak jak widzicie w tej chwili na grafice. I co jeszcze mogło przykuwać uwagę, to nietypowa, może powiedzieć, że troszeczkę taki powrót jeszcze do starej formacji, jeżeli chodzi o pozycję Michała Pazdana, bo był on ustawiony wyjątkowo w drugiej linii, jak widzieliście. Co ciekawe, nie chcę powiedzieć, czy to wyszło, czy wypaliło, czy też nie, bo nie było widać szczególnie jakichś braków technicznych, może były dobrze maskowane. Natomiast pamiętamy sytuację Adriana Guli z Wisły Kraków i Michala Frydrycha, gdzie trener właśnie starał się Czecha wprowadzać jako tego defensywnego pomocnika w drugą linię. Tam kompletnie to nie grało i się posypało i gdzieś tam ten pomysł potem się zatracił. Natomiast dzisiaj, mówię, nietypowa rola Michała Pazdana. Patrząc na wynik, absolutnie się to nie sprawdziło, ale właściwie cała Jagiellonia, no tutaj ciężko powiedzieć jakieś dobre słowo o drużynie z Podlasia, bo w drugiej połowie absolutnie rozbita, zdominowana, zdeklasowana przez bardzo szybki, ale przede wszystkim skuteczny Raków. Bramki zdobywali Fabio, to ten gol na 1-0. Widzieliśmy radość piłkarza Rakowa, który w uroczy sposób się cieszył, świętował swojego debiutanckiego gola w Ekstraklasie. Myślę, że większość kibiców, nawet tych nie do końca sympatyzująca z Rakowem, uśmiechnęła się pod nosem, bo był to naprawdę uroczy obrazek po tym golu właśnie Fabio. Następną bramkę zdobył Andrzej Niewulis, kapitan, który wrócił do składu po absencji, bo w meczu z Górnikiem Zabrze pauzował on za uzbieraną ilość żółtych kartek. Dziś on wrócił i poza kilkoma niezłymi i bardzo cennymi interwencjami w obronie, czasami ofiarnymi, ale bardzo skutecznymi, dał on gola na 2-0, podwyższył wynik i już tak naprawdę upewnił, że Raków tego meczu na pewno nie zremisuje ani nie przegra. Podwyższali Iwi Lopez, Wdowiak i Arsenicz, to już bramki się sypały jak jakaś piłkarska lawina. Jagiellonia absolutnie rozbita, każdy gol tak naprawdę ładniejszy od poprzedniego. Było jeszcze wiele sytuacji, w których Raków mógł znowu podwyższyć wynik, nawet przez chwilę była analizowana sytuacja, kiedy w polu karnym Jagiellonii padł Mateusz Wdowiak, który, no trzeba to powiedzieć, już w trzecim meczu z rzędu zdobywa on bramkę, ale trzeba powiedzieć, że na pewno duże gratulacje dla Marka Papszuna, wokół którego ostatnio było dużo szumu medialnego z uwagi na jego domniemane przenosiny do stolicy Polski, ale o tym się ostatnio bardzo dużo mówi, nie chcę powielać tematu, ale jedną rzecz, nad którą warto się pochylić, to zwróćcie uwagę na skład i na nieobecność Sebastiana Musiolika i drugiego napastnika, nominalnego napastnika, czyli Władysława Gutkowskisa. Akurat jeżeli chodzi o Łotysza, to on miewa on problemy zdrowotne, stąd absencja, ale nie był nieobecny również Jakub Arach, czyli trzeci napastnik w drużynie. I jak widzicie, Marek Papszun sprytnie to sobie jakoś poukładał, że bez tych trzech podstawowych napastników, można powiedzieć trzech mężczyzn w hierarchii na pozycji numer 9, zdołał sobie to jakoś poukładać, bo najbardziej wysuniętym zawodnikiem był Iwi, Hiszpan z 10 trafieniem w tym sezonie, do tego dokłada 5 asyst i jest on absolutnie na topie, jeżeli chodzi o klasyfikację strzelców. Przed Wami grafika prezentująca tą klasyfikację. Wyrówna się, jak widzicie, w tej statystyce z Iszakiem z Lecha Poznań, natomiast tak jak powiedziałem wcześniej, Hiszpan do tego dokłada aż 5 kluczowych podań, ostatnich podań, co skutkuje tym, że prawdopodobnie rundę jesienną skończy jako najlepszy strzelec i człowiek, który ma największą skuteczność w tej punktacji kanadyjskiej. Dzięki, kanał 365 dni o piłce, mecz Raków Jagiellonia, raz jeszcze wynik 5-0, Raków gromi Jagiellonia. Ja Wam bardzo dziękuję i zachęcam do subskrypcji kanału, do lajkowania materiału, do zostawienia komentarza i do śledzenia innych moich podcastów. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.